Za bardzo na podpis i zmianę decyzji pana prezydenta tutaj nie liczę, bo no tak. Widzimy, że idzie na konfrontację, a nie na współpracę. To, co wyprawia w jednoosobowym składzie Trybunał w sprawie zabezpieczeń przy różnych decyzjach, służy tylko i wyłącznie temu, żeby zablokować działania poszczególnych ministrów. To może pokazywać tak głębokie pęknięcia w PiS-ie i takie już awantury, z którą część mamy do czynienia. Walka o schedę. Już nie pod dywanem. I chyba nie tylko o schedę, ale w ogóle o pewną wizję i budowanie, że partii jutra, że musiał wyjść i powiedzieć cisza, spokój, ja tutaj rządzę. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, może zacznijmy od tych konwencji, bo ewidentnie już z kopyta ruszyła kampania samorządowa. Oczywiście ona jest zdominowana przez tematy ogólnokrajowe, no bo dzieje się zbyt wiele, żeby móc je w kampanii samorządowej pomijać. Tym bardziej, że bohaterowie wyborów samorządowych coraz częściej mogą być bohaterami komisji śledczych, także więc tam coraz ciekawsze wątki się pojawiają. Ale zacznijmy od wątku, który mnie najbardziej zainteresował w ten weekend w kontekście czystej polityki. Michała Szczerby nie udało mi się namówić na jakąś analizę tej sytuacji. Mam nadzieję, że uda mi się panią. W co zagrał w sobotę Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Bo ja nie do końca jestem w stanie to zrozumieć. Jestem w stanie zrozumieć, że partia, która nie jest jednością, ma jakieś różnice, że się chce odróżnić właśnie w kampanii samorządowej, ale stawianie sprawy składka zdrowotna albo wychodzimy z koalicji, składka zdrowotna albo nie będziemy popierać projektów własnej koalicji rządzącej. Ja tylko... To może po kolei. A pani się oczy zabłyszczały. Pani, ma pani już na pewno jakąś koncepcję. Tak, dlatego że to, że nie kandydują wszyscy z jednej listy, no to jest właśnie pokłosie tych różnic i tego, jak silną partią jest PSL w terenie. Mhm. I musimy sobie zdać sprawę, że, sama partia Szymona Hołowni jest świeżą partią, a w związku z tym ma bardzo słabe struktury i cały jej taki pomysł, na kampanię poprzednią i na tą, jeden z pomysłów właśnie był oparty na tych strukturach stabilnych, starych, działających PSL-u. W związku z tym oczywistym było, że nie będzie jednej wspólnej listy, dlatego że partia musi się jeszcze okopać, musi stworzyć te swoje struktury i stąd ten pomysł. Oczywiście najbardziej na tym traci sama lewica, która jest słabsza. Ale zdajmy sobie sprawę, że tak naprawdę te partie już są nadreprezentowane na przykład w rządzie, w procentowo do tego, jaki mają skład w parlamencie czy siłę w społeczeństwie. W związku z tym próby szantażowania dużego koalicjanta, powiem szczerze, wyglądają dla mnie trochę zabawnie, bo ktoś, kto chce szantażować czy stawiać ultimatum Donaldowi Tuskowi, no może się na tym mocno przejechać. I teraz rozumiem, że takie gry są po to, żeby każda z tych partii zaczęła lewica z kwestiami ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej. I teraz Hołownia ze swoją, no każda partia musi powiedzieć, to jest nasz główny temat, to bronimy, bo małe partie muszą walczyć o odróżnienie się od dużego koalicjanta, żeby było wiadomo, po co są w rządzie. Tylko ta próba szantażowania Donalda Tuska, jak pani wspomniała, może się nie skończyć dla nich dobrze. Czy oby na pewno, bo Donald Tusk też jest trochę w sytuacji bez wyjścia. No, nie. Bez nich sobie nie poradzi. Tak, ale moim zdaniem to nie jest gra taka jeden do jednego, dlatego że Donald Tusk oczywiście traci więcej, ale i zyskać może więcej, bo ja bym nie wykluczała w takiej sytuacji przedterminowych wyborów i wtedy już nie będzie miłości polsko-polskiej i takiego, no to wszyscy razem. Pamiętajmy o jednym, bardzo dobre, może to nie są bardzo dobre wyniki, ale reprezentacja, która jest w parlamencie, stanowiska, które są w rządzie, w dużej części to jest duży taki, nie chcę powiedzieć dobra wola, bo to nie jest dobra wola, ale to jest duży gest ze strony dużej partii,
zawsze. To na tym też polega koalicja. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale jest pewna nadreprezentacja, więc myślę, że po pierwsze Donald Tusk tutaj nie traci, więcej by stracili koalicjanci, gdyby były wybory przedterminowe, ale na koniec dnia po pierwsze nie będę straszyła żadnymi te wyborami przedterminowymi, tylko na koniec dnia w jakiś sposób trzeba będzie złagodzić język. Dlaczego poseł Szczerba nie chciał się na ten temat wypowiadać? Bo nie ma co zaogniać sytuacji. Wiemy, że jesteśmy w czasie kampanijnym i każda partia mówi, my jesteśmy w tej... Mądry głupiemu i tak dalej, takie powiedzenie jest. Nie, tam, tak bym nie powiedziała, tylko bym powiedziała, każdy musi mieć swój czas na stroszenie piórek. No właśnie, tylko ja się zastanawiam, czy obaj panowie nie zdają sobie sprawy z tego, o czym pani powiedziała. No bo Szymon Hołownia może jeszcze nie, bo rzeczywiście z Donaldem Tuskiem nie współpracuje długo, no ale w przeciwieństwie raczej do Władysława Kosiniaka-Kamysza, który Tuska zna świetnie, prawda? Ale czy on coś takiego powiedział? No nie, powiedział, że nie będą głosować za innymi projektami tej koalicji, jeżeli nie przejdzie składka zdrowotna. To żeby rzeczywiście Szymon Hołownia zaostrzył, mówiąc, że to będzie wyjście z koalicji. No to życzę powodzenia. Dzisiaj rozumiem ten język i tę retorykę. PSL walczy dzisiaj z PiS-em na wsi o głosy. W związku z tym, jeżeli PiS mówi całe zło to PO, to PSL musi próbować oderwać się też, a to też jest stary, to też jest stara zagrywka samego PSL-u, prawda? To nie jest pierwszy rząd, w którym PSL jest współkoalicjantem i w którymś momencie odcina się od swojego koalicjanta. Jeżeli ta retoryka powtórzy się po wyborach samorządowych, nawet nie mówię po wyborach do Parlamentu Europejskiego, tylko po wyborach samorządowych, to wtedy możemy to świadczyć. Tak, to wtedy świadczyłoby. Natomiast nie sądzę, żeby ta retoryka i ten język się powtórzył. Nie, bo tym wydaje się, że wszyscy mają zbyt dużo do stracenia, więc to jest właśnie raczej na zasadzie pewnej analizy politycznej niż realnego zagrożenia dla kogokolwiek. To wszystko wyszło po piątkowym spotkaniu, gdzie widzimy... To też chciałam panią podpytać. Strasznie wkurzony Donald Tusk z tego spotkania wyszedł. Miała pani takie wrażenie? Tego nie zauważyłam, ale może nie tak pilnie obserwowałam. Ja też pilnie, bo ja to widziałam na żywo akurat, jak on wychodził. Nie chciał, co się rzadko zdarza, w ogóle zamienić słowa z dziennikarzami. Powiedział, że pan marszałek zorganizuje konferencję, po czym pan marszałek bardzo długo konferencji nie organizował, tak. A później tylko przemknął z korytarza i zamienił dosłownie dwa zdania, co już szczególnie w przypadku pana marszałka Hołowni zdarza się naprawdę rzadko. Stąd niektórzy mogli wysnuć tezę, że coś tam poszło nie tak. No mogło pójść nie tak, dlatego że, znaczy tak, to co zdaje się było najważniejsze w tej chwili, czyli kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, no to one mają dzisiaj być ogłoszone, przedstawione. Tak. Swoją drogą widzimy już przecieki do dziennikarzy i to też nie świadczy o profesjonalizmie osób, które nad tym pracowały. Natomiast ja myślę, że właśnie ten język, z którym mieliśmy do czynienia podczas konwencji, on już został zapowiedziany w piątek. On musiał być zapowiedziany. Nie robi się takich ruchów bez pewnego takiego przedstawienia, jeżeli traktuje się swoich współkoalicjantów w sposób poważny. Więc rozumiem, że mogły paść takie partykularne interesy z poszczególnych partii, które dla całego, bo sytuacja jest taka, że każdy wistuje swoje, podbija swoje, a za całość obrywa Koalicja Obywatelska. I właściwie nie mówi się o wicepremierze takim, czy o wicepremierze takim, czy o poszczególnych ministrach, tylko mówi się, a premier Tusk to, albo premier Tusk tamto. W związku z tym myślę, że faktycznie jest kilka takich kwestii, które mogą dzielić, a nie łączyć. Ale z drugiej strony doskonale wiedzieliśmy i wiemy, że jest to największa polityczna koalicja, z jaką mieliśmy do czynienia od lat 30, że jest najbardziej upolityczniony rząd od lat 30 i to też jest cena, jaką płacimy i chyba jaką politycy płacą. Co znaczy najbardziej upolityczniony? Rząd, że ma najwięcej polityków składowych, tak? Składowych okay, i najwięcej polityków posłów z ugrupowań, tak? No żart mówi, masz 20 posłów, a 24 w rządzie zasiada członków. W związku z tym
Więc to musi tutaj iskrzyć, zwłaszcza w momencie kampanii różnych. To wybory rządzą się swoimi prawami, a wybory samorządowe, akurat w przypadku na przykład PSL-u, ale również Trzeciej Drogi, są najważniejszymi wyborami w tej chwili. To zahaczyła Pani już o temat tej uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno zdążyła się Pani zapoznać z tymi przeciekami dziennikarskimi właśnie. Czy to jest to, czego się Pani spodziewała? Czy to jest to, czego Pani oczekiwała w kontekście Trybunału Julii Przyłębskiej? Nie wiem, czy tego, czego bym oczekiwała, tylko bym odpowiedziała na pytanie, czy można byłoby inaczej, mhm, albo czy można byłoby lepiej. I wydaje się, że póki co jest to chyba optymalne na sytuację, jaką mamy, no bo oczywiście wolałabym, żeby to wszystko było przeprowadzone ustawami, a nie uchwałami. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby jedna ekipa nie zastąpiła drugiej ekipy, żeby faktycznie była próba wyczyszczenia czy uspokojenia sytuacji. Wyzerowania, jak to się mówi. Wyzerowania, tak. Mhm. Tak, to jest dobre określenie. Wyzerowania i dopiero, żeby to zrobiło przedpole do dalszych prac. Z tego, co wiem, też będzie dzisiaj przedstawiany projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który jest przygotowany przez ekspertów Fundacji Batorego, a przedyskutowany, zaproponowany i przedyskutowany i przyjęty przez wszystkie partie wówczas jeszcze opozycyjne, dzisiaj rządzące. Więc tylko pytanie, jak on będzie a procedowany w parlamencie, b za bardzo na podpis i zmianę decyzji pana prezydenta tutaj nie liczę, bo no tak, widzimy, że idzie na konfrontację, a nie na współpracę. Czyli żeby to wszystko uporządkować, bo rzeczywiście sprawy wymiaru sprawiedliwości są skomplikowane. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to Michał Czerba też powiedział, ona ma mieć bardziej symboliczny wymiar niż taki, który przyniesie realne konsekwencje w budynku przy Alei Szucha po prostu, tak? Znaczy to jest pewien sygnał, nie uznajemy, podajemy w wątpliwość wyroki, które zapadły przy składzie powoływanym przez panią Przyłębską. Natomiast to nie będzie tak, że ktoś będzie chciał wybrać teraz nowych sędziów przed, jak rozumiem, wprowadzeniem ustawy, tak? Nie, bo oczywiście, że nie, no bo to jest niemożliwe, tak? Tak? Dopóki, zwłaszcza dopóki sędziowie, którzy zostali w sposób nieprawomocny powołani na stanowiska sędziów. Natomiast to daje taką przestrzeń, po pierwsze, no faktycznie, co z tymi wyrokami? A wiemy, że dzieją się tam rzeczy dziwne i to, co wyprawia w jednoosobowym składzie Trybunał w sprawie zabezpieczeń przy różnych decyzjach, służy tylko i wyłącznie temu, żeby zablokować działania poszczególnych ministrów. Tam są w tej chwili orzeczenia dotyczące pojedynczych osób. Czego w ogóle Trybunał nie może robić? Pojedyncze osoby do pojedynczych osób dają, czego właśnie, czy jest sam spór wewnątrz samego Trybunału dotyczący, kto jest, a kto nie jest przewodniczącym Trybunału czy przewodniczącą Trybunału. W związku z tym faktycznie tylko pamiętajmy o jednym, bo widzę, że na przykład w narracji PiS-u nie ma już tego, co było wczoraj, tylko co dzieje się dzisiaj, prawda? Natomiast nie możemy zapominać, co się wydarzyło wczoraj, jaka jest sytuacja i jakie są możliwości prawne do próby tego zmienienia. Biorąc pod uwagę fakt, jakie zespoły i jacy prawnicy nad tym pracowali, no można jednak tutaj pokładać nadzieję w ich kompetencje i nie są to absolutnie przypadkowe osoby i nie jest to robione na kolanie. W związku z tym no pewną nadzieję z tym wiążę. A zaskakują Pani te wyniki sondażu United Service dla Dziennika Gazety Prawnej, bo z tego sondażu wynika, że pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości zauważyło 33,2% badanych, natomiast 29,5%, czyli to jest niespełna 4 punkty procentowe różnicy, badanych uważa, że po wyborach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości się pogorszyła. Mhm. Czego to jest Pani zdaniem efekt? Czy to jest efekt, tak jak pytałam Pana Szczerbę, złej komunikacji, że ludziom się zbyt mało tłumaczy te wszystkie skomplikowane zawiłości prawne, czy zupełnie z jakichś innych przyczyn? Nie, bo prawie 30% to jest według mnie dużo, zważywszy na spadające poparcie dla PiS-u.
No tak, ale to nadal jest mniej więcej tyle samo, co jest poparcia dla PiS-u. To jest w granicach właśnie tych 30 punktów procentowych. Powiem szczerze, że jestem zdziwiona, że tyle osób ma w ogóle zdanie na temat wymiaru sprawiedliwości, czy się pogorszyło, czy się poprawiło. Prawo i Sprawiedliwość cały czas ma swoją jedną narrację, którą przekazuje o chaosie i bezprawiu, które się dokonuje. Tak? Tak. Konferencje puszczane pana Schaba i innych, które... Dlatego pytam o komunikację. No tak, tylko że to by odpowiadało właśnie temu elektoratowi. Mm-hmm. On nie zniknął, prawda? Mało tego, to nie... Ale 3% jeszcze... twierdzi, że jest poprawa wyborców PiS-u. No bo to się zaczyna to tak. odpływanie, tak? Tak. To jest zdjęcie tych pewnych mm-hmm. takich okularów. Ja bym spojrzała na te takie dane całościowo, ale szczerze mówiąc nie do końca bym się do tego przywiązywała. To jedna rzecz. 70% wyborców Lewicy i Trzeciej Drogi widzi poprawę i tylko 61%, tylko w cudzysłowie, no ale być może tylko, 61% Koalicji Obywatelskiej. Albo tylko, albo aż, dlatego że można tutaj się spodziewać, że akurat ci wyborcy mogą być bardziej radykalni, jeżeli to są naprawdę też pytanie, co to znaczy wyborca? Czy głosowałeś w ostatnich wyborach, czy głosujesz przez ileś wyborów na tę... No dobrze, ale to 70 i 61 to jest dobry wynik, pani zdaniem, po tym czasie? Moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik, dlatego że zwłaszcza to 70% pokazuje realizację obietnic, czy jednej z obietnic dotyczącej sądów. Mhm. Jeżeli to jest 61%, to można tutaj domniemywać, że ci wyborcy oczekiwaliby szybciej, więcej i natychmiast. Na przykład, że nie to, że mają wątpliwości co do praworządności, tak. tylko mhm. co do... Znaczy jest jedna podstawowa dana i też nie można dać się tutaj zwieść narracji... Poza tym pamiętajmy, że to jest pojedynczy sondaż. Tylko. Więc pozwoli pani, że tak. za bardzo nad tym się oczywiście, nie będę rozwodzić. Oczywiście, natomiast... ale chciałam zapytać, bo chciałam jednak... Chciałam powiedzieć o czym innym, że chyba najlepszym sondażem takim, jeżeli można powiedzieć sondaż, o tym, że sprawy idą w dobrym kierunku, no to jest przyznanie pieniędzy KPO, bo to nie jest tylko to, że się zmienił premier i właśnie tutaj mówię o narracji, to już pokazuje, czytałam wpis. Że chodzi o zmianę rządu. Tak. Chodziło tylko o zmianę rządu, odsunięcie PiS od władzy. Deal między Tuskiem tak. a Merkel komisją, jeszcze kiedyś. A w ogóle to Merkel. Tak. Nie, to jest nieprawda, dlatego że jeżeli zobaczymy, jakie zabezpieczenia już minister Bodnar wprowadził. Punkt pierwszy to było wejście do Europejskiej Prokuratury, tak? I jakie zabezpieczenia wokół tych ustaw są budowane, to nie jest tylko zmiana premiera i obietnica. Doradca prezydenta, pan Błażej Poboży, powiedział mi, że to w ogóle nie jest istotna sprawa, przyłączenie się powrotne do prokuratury europejskiej. Bez komentarza. Pani doktor, Jarosław Kaczyński zaskoczył panią, że jednak będzie ubiegał się po raz kolejny o fotel prezesa PiS? Czy absolutnie pani się spodziewała tego, bo już nieraz przecież Jarosław Kaczyński zapowiedział odejście, nigdy się to nie wydarzyło? Wydaje mi się, że ostatnio, jak rozmawiałyśmy, albo przedostatnio, wiedziałyśmy, że tak będzie. Tak, to prawda. Zaskoczyło mnie to, że to zostało już ogłoszone, dlatego że to może pokazywać, po pierwsze, konsekwentnie powiedział to, co powiedział po 15 października, że na siebie bierze winę za przegraną, ale to może pokazywać tak głębokie pęknięcia w PiS-ie i takie już awantury, z którą część mamy do czynienia. Walka o schedę, już nie pod dywanem. I chyba nie tylko o schedę, ale w ogóle o pewną wizję i budowanie, że partii jutra, że musiał wyjść i powiedzieć cisza, spokój, ja tutaj rządzę. Mhm. Nie wiem, czy jest to najlepsza twarz, bo z jednej strony faktycznie Jarosław Kaczyński, mimo że ma zawsze bardzo słabe notowania, jeśli chodzi o popularność i poparcie jako dla polityka, ale i to jest jedno, a wygrywał wybory, ale ostatnimi czasy naprawdę nie służyły jego występy partii i notowaniom. Więc z jednej strony czytam to jako właśnie ten spór wewnątrz, zwłaszcza jeżeli patrzymy na ruchy, których dokonał chociażby z posłem Tarczyńskim, czy z posłem Czarnkiem. I jak oni tutaj są umiejscawiani. A z drugiej strony myślę sobie, że tak, trzeba twardego spoiwa, tylko
Co będzie dalej? Dlatego, że wyobrażam sobie, że wybory samorządowe nie będą sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc tak bardzo delikatnie. I co się wtedy stanie z partią? Co ci 40-kilku... Wtedy walka o miejsca do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy się tam nie zabiorą, to jest po pierwsze. Po drugie, będzie walka pomiędzy tymi, którzy już są, którzy chcą i którzy mają nadzieję być. Wiemy, jakie tam różne deale już odchodzą i zresztą nie tylko w tej partii, a tych miejsc będzie mniej. I pytanie, co będzie dalej? Jak ta partia będzie budowana? Czy faktycznie ci, którzy zostaną, ci, którzy są największymi popierającymi Prawo i Sprawiedliwość i samego Jarosława Kaczyńskiego, czy ci 40-30-latkowie, którzy już dzisiaj mówią, no tak, to inaczej wyglądało, tutaj był inny pomysł, co oni zrobią? Co zrobi cała frakcja? Tam już są frakcje, takie żywe frakcje, tak? I co z nimi będzie? Pani doktor, a to, że dość wprost Jarosław Kaczyński właściwie potwierdza to, co powiedziała pani, bo on powiedział tak, partia teraz potrzebuje jedności. Tak. Czyli to świadczy o tym rozłamie, o którym pani wspomniała. I teraz właśnie przechodzimy jeszcze do jednego wątku. Zdecydowanego przywództwa i szybkiego przejścia do ofensywy. Czy pani zdaniem Jarosław Kaczyński jest dziś politykiem, który może przejść do szybkiej ofensywy? No nie on przechodzi do tej, znaczy jeżeli ale tam nie ma pomysłu chyba na tę ofensywę. Jeżeli mówimy o ofensywie słownej, obrażania swoich przeciwników, zwalania winy, mówienie to oni właściwie rządzili przed 15 też, no to być może, natomiast nie widać ani pomysłu, ani możliwości wyjścia. I jest jeszcze, są dwa poważne zagrożenia. Komisje śledcze tak naprawdę dopiero ruszyły. Ja wiem, że z czasem będzie spadało zainteresowanie komisjami śledczymi, również nas, odbiorców, ale wiele rzeczy tam zostanie powiedzianych. I ja wiem, jaka jest, znowu użyję po raz piąty słowa, narracja PiSu. Słuchałam dzisiaj niektórych polityków, czy wczoraj, no wiadomo, w weekend tego jest dużo. Ale nie da się wszystkiego zaprzeczyć, zakłamać i powiedzieć, świat wygląda inaczej. W związku z tym to jest po pierwsze jakie będą zeznania, czy jakie będą wyglądały przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją. Czy on, mówiąc krótko, utrzyma też ciśnienie? Bo no, wiadomo, że tam tu będą... podobno jest bardzo duże napięcie w samym PiSie, które podobno przygotowuje pana prezesa do tego z przesłuchania 15 marca i wielu się obawia, że on nie opanuje nerwów i że podobno dziś praca polega głównie na tym, żeby utrzymać te nerwy na wodzy. Myślę, że opanuje. To jest wytrawny polityk, tylko że to nawet nie chodzi o nerwy, to chodzi o pogardę do rozmówcy, to chodzi o pewne takie lekceważenie. To nie są nerwy, to jest sposób bycia i mówienia i myślę, że to może być tutaj przeszkodą. Przepraszam, bo tak. Tam jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi o tę spójność. Za chwilę, nie tylko po komisjach, ale po różnych śledztwach będą bardzo konkretne zarzuty. Myślę, że co najmniej wobec kilku czy kilkorga osób. No i jak wtedy będzie też PiS się zachowywał? Czy dochodzi ten system Hermes, o którym dwa słowa za chwilę, ale kończąc jeszcze wątek Jarosława Kaczyńskiego. Pani doktor, ja nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale ja z kolei mam taką teorię, że ta zmiana, w cudzysłowie tak to nazwijmy, podejścia prezesa do kolejnej kadencji ma jedno zasadnicze podłoże. Zemsta na Donaldzie Tusku. To znaczy, że to jest idea fix Jarosława Kaczyńskiego i właściwie najważniejszy w tej chwili cel, jaki on przed sobą ma. Odsunąć Tuska od władzy. I to jest jego taki motor napędowy. I nie tam żadna partia, jedność, to, że on nie chce być dezerterem i tak dalej. Po prostu wygrać z Tuskiem po raz pierwszy tak naprawdę. Tego nie wiem, dlatego że Jarosław Kaczyński absolutnie przegrał z Tuskiem. Przegrał w momencie, kiedy państwo było jego, wszystko należało do niego. Widać, jak nie mogą się otrząsnąć z tego przejścia. Trudno po 8 latach. To nie jest tylko kwestia, że trudno, tylko to jest kwestia zawłaszczenia państwa takiego całkowitego. W którymś momencie używaliśmy nawet pojęcia państwo prywatne. Ta obsługa Jarosława Kaczyńskiego, ochrona Jarosława Kaczyńskiego, ten... Setki policjantów obsługa, przed domem. Prawda? Tak. To wszystko. To powodowało takie zupełnie odrealnienie i patrzenie na państwo inaczej. Czy prawo wcześniej zmieniane, chcesz mieć wgląd w dokumenty z prokuratury? Proszę bardzo, masz. I ta przegrana
Oni się nie spodziewali przegranej 15 października. Nie wiem, czy potem może być zemsta. Dzisiaj Donalda Tuska stać na to, żeby powiedzieć, no dobra, ja zrobiłem swoje, dziękuję, przekazuję pałeczkę komuś innemu. Stać. Ja nie mówię, że to zrobi, tak? Już to raz zrobił. Raz już nie to skończyło zrobił, się to dobrze ale dla Platformy Obywatelskiej. Nie tylko dla nich. Ale ja nie mówię tylko o czymś takim. Mhm. To jest takie zwycięstwo takie całkowite, tak? W związku z tym no, można tutaj knuć zemstę i odwet, ale jedno nie jest chcę pewne. Pani powiedzieć, że Jarosław Kaczyński już nie jest w stanie dziś się zemścić znaczy, na Tusku? On jest w stanie odsunąć Tuska od władzy. Jest w stanie, dlatego że ani populizm, ani wszystko, co się z tym związało, nie zniknęło i długo nie zniknie. Mało tego, rządzący dzisiaj nie są aniołami, popełniają błędy już i będzie ich coraz więcej oczywiście. Więc oczywiście, że ta alternacja może nastąpić. Ale chcę powiedzieć, nie jest w stanie zemścić się na Tusku. Już nie. Dobrze, to teraz jeszcze kwestia Hermesa, kwestia komisji śledczych, tego wszystkiego, o czym pani wspomniała. Prokuratura Krajowa, dokładnie 3 lata temu, bo to była wiosna 2021 roku, jeszcze pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego, który dziś jest w Trybunale Konstytucyjnym sędzią, miała zakupić się system Hermes. No, w dużym skrócie podobno bardziej... Jeszcze bardziej. Złośliwe oprogramowanie w każdym tego wymiarze niż Pegasus. Pan Święczkowski oczywiście zaprzecza. Komisja śledcza do spraw Pegasusa prawdopodobnie Hermesem też się zajmie, co zasugerował pan poseł Szczerba. Za każdym razem jakiś taki kamyczek do ogródka nam tutaj dopada. Afera wizowa, zeznania w ubiegłym tygodniu panów konsulów. Utopienie gdzieś tam w tym wszystkim pana Tobiasza Bochańskiego, który walczy o prezydenturę Warszawy. No dużo się tego rzeczywiście robi. Tego było dużo, to po prostu wypływa teraz, bo państwo jako dziennikarze o tym pisaliście. To nie jest w sumie nic nowego, tak? Teraz jest powiedziane czarno na białym i to po prostu w ten sposób wypływa. Natomiast a propos tego Hermesa, nie mam stuprocentowej pewności, ale na 90%, kiedy wybuchła afera z Pegasusem, państwo mówiliście, że jest jeszcze inne oprogramowanie, którym posługuje się. Że być może się pojawiało, tylko jeszcze nie wiedzieliśmy, że to Hermes, znaczy, że jak się nazywa tak, i tak że dalej. Jak się nazywa. Tak. Natomiast mówiło się, że, prawda? I na czym polega cały problem? Problem polega na tym, że są to, że po pierwsze prokuratura ma swój system podsłuchu. A nie ma prawa prowadzić kontroli operacyjnej prokuratura, po zgodnie pierwsze, z prawem. Tak, oczywiście zaraz na to będzie odpowiedź, ale używa tego za zgodą sądu. Ale to również świadczy o braku zaufania do służb własnego rządu, czyli stara zasada, którą minister Ziobro już pokazał w latach 2005-2007, wszyscy wszystkich podsłuchują, bo nie wiadomo... Kontrola nad wyższą formą zaufania. Tak, to też znamy z historii i to, co tu jest najgorsze, to właśnie to, że to jest poza kontrolą, że to jest poza wiedzą, że to jest poza wszelkimi mechanizmami, które powinny takie kwestie kontrolować. Pani doktor, nie chcę wchodzić w sprawy zdrowotne. Absolutnie. Jestem ostatnia. Ale czy da się te wszystkie kwestie wyjaśnić bez Zbigniewa Ziobry? Bo na razie narracja jest taka, że Zbigniew Ziobro jest w bardzo złej formie, że walczy oczywiście, natomiast przeciwnik wygrywa i tak dalej, i tak dalej. No słyszeliśmy wszystko to, co mówił i pan Wójcik, i pan Woś wcześniej jeszcze w sprawie stanu zdrowotnego Zbigniewa Ziobry. Są oczywiście tacy, którzy w ogóle podają w wątpliwość to, czy on na pewno jest chory na nowotwór, czy to nie jest jakiś polip i skąd nagle jego żona już się wiele miesięcy temu wzięła w Brukseli. No mnóstwo jest tych spiskowych teorii. Ja wiem, że z chorobą się nie igra, ani ze spekulacjami na ten temat, więc spróbuję odłożyć to na bok, choć jest to trudne. Natomiast sam efekt, jaki może być, jeżeli Zbigniew Ziobro rzeczywiście nie pojawi się na komisjach, nie pojawi się w prokuraturze, nie będzie zeznawał, to czy cokolwiek bez niego da się w tej sprawie ostatecznie wyjaśnić? Oczywiście, że tak. Dlatego, że na przykład padło nazwisko pana prokuratora ówczesnego Święczkowskiego. I to nie jest tak, że wszystkie decyzje były jednoosobowo podejmowane. Nawet jeżeli na koniec dnia był podpis Zbigniewa Ziobro, to ileś osób po drodze o tym wiedziało.
wiedziało, ileś osób po drodze na to również dało zezwolenie. U nas obowiązuje zasada kontrasygnaty. Rzadko kiedy jedna osoba zarządza i wie o wszystkim. Nie da się pociągnąć pryncypała, no to da się pociągnąć tych, którzy z nim współpracowali, czy z nim działali. W związku z tym powiem więcej. Zbigniew Ziobro w poprzedniej kadencji, a to zniszczył mu się laptop, albo się utopił, albo został przejechany laptop, więc też ma takie zdolności do ukrywania dowodów, czy do niszczenia dowodów. Natomiast w dzisiejszej dobie, kiedy to wszystko jest, nic co w sieci nie ginie. W związku z tym na to też są dowody, na to też są i podpisy, i papiery. Można być na tyle cwanym, co niektórzy ministrowie w rządzie premiera Morawieckiego i nie podpisywali, tylko podpisywał pryncypał, tylko zobaczymy, jak wtedy zaczną się sami bronić. Mhm. A jeśli chodzi o samego ministra Ziobrę, to ja szczerze życzę mu jak najwięcej zdrowia. Bez wątpienia, pani doktor. Natomiast jeszcze jedna kwestia związana, bo tutaj poruszyłam temat Tobiasza Bocheńskiego, który pytany był przez dziennikarzy też w ubiegłym tygodniu o współpracę z panem Rałem. Właściwie reagował tak jak politycy PiS na pana Wawrzyka pod tytułem "nie znam". A wiadomo, że panowie współpracowali ze sobą bardzo blisko, co zresztą zostało udowodnione, bo pan Rał później, wypowiedź pana Rała była wielokrotnie puszczona, kiedy mówił o bliskiej współpracy z panem Bocheńskim, że ma do niego zaufanie i że świetnie poprowadzi kwestię tego centrum wizowego w Łodzi, czy tam pod Łodzią. Czy ta sprawa bardzo może mu zaszkodzić w kampanii o fotel prezydenta Warszawy? Prezydenta Warszawy nie, dlatego że ani nic mu nie pomoże, ani nic mu nie zaszkodzi. Natomiast rozumiem, że może być szykowany na inne stanowiska i może być w takim właśnie, no bo tak, albo jest wystawiony tylko jako naganiacz i wtedy bez znaczenia, albo jest kreowany na nową twarz, bo trzeba nowej krwi i trzeba nowego takiego, no nowej krwi, świeżej krwi. W związku z tym to wtedy w dłuższej perspektywie może mu zaszkodzić. Z tego co widzimy, walka w Warszawie jest o pierwszą turę, więc i ktoś, kto jest z Łodzi i z Widzewa, no nawet jak będzie jeździł komunikacją miejską w Warszawie, wielkiego szału nie zrobi. Mhm. A pani zdaniem w tej chwili Rafał Trzaskowski ma szansę na wygranie tych wyborów w Warszawie w pierwszej turze? Ma. Absolutnie ma, dlatego że nie ma poważnego kontrkandydata. A nie zaszkodzi mu fakt, że za półtora roku być może, a właściwie bardzo prawdopodobne jest to, że no, Warszawę porzuci w cudzysłowie i będzie brał udział w wyborach o prezydenta kraju? Dobrze, ale to na rzecz kogo ma mu to zaszkodzić? Pana Tobiasza? No nie wiem. No nie. Mhm. Oczywiście, myślę, tak szczerze mówiąc, to ja wcale nie jestem przekonana i naprawdę nie postawiłabym pieniędzy na to, że będzie kandydatem za półtora roku w wyborach prezydenckich. W naszej rzeczywistości to jest naprawdę bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że właśnie przeciwnicy też to tak rozgrywają. Nie, to tylko czasowy marszałek, czasowy prezydent, pewna rotacja. Ale na pewno w jakiś to sposób będzie osłabiało, ale to może osłabić, to nie da punktów innym, tylko może zmniejszyć frekwencję, co to byłoby. W ogóle o frekwencję w wyborach samorządowych należy się martwić. Myśli pani, że to się nie utrzyma taki ten zryw społeczny? Nie. Myślę, że to absolutnie nie. Natomiast te wybory samorządowe są bardzo ważne, no bo to jest to najbliżej nas, jak to będzie poukładane. W związku z tym o to powinniśmy zabiegać, żeby ta nasza frekwencja była jak największa. A które pojedynki pani zdaniem w miastach mogą zakończyć się jakimś takim naprawdę ciekawym starciem? No będzie kilka w ogóle, nie tylko miast, ale też sejmików, gdzie tam albo jest to włos na jedną czy na drugą partię i pytanie, czy ile sejmików, najważniejsze są sejmiki, ile sejmików zostanie utrzymanych przez Prawo i Sprawiedliwość, a tutaj zdaje się, że kiepsko może być. No sondaże pokazują, że kiepsko może być. Nie są jeszcze rozstrzygnięte wszystkie nominacje, czy wszystkie partie jeszcze nie powiedziały, czy kogoś wystawiają, czy nie w dużych miastach, więc
ale nie widzę jakichś takich spektakularnych pojedynków. Ja pytam nie bez przypadek o te pojedynki w miastach, dlatego że, drodzy Państwo, rozpoczynamy cykl debat u nas w Superekspresie w sprawie właśnie foteli o prezydenturę, a właśnie foteli prezydentów miast. Jutro 5 marca i jutro debata tych, którzy powalczą o fotel prezydenta Krakowa. I jeszcze zachęcam Państwa, żeby Państwo zostali z nami, dlatego że za chwilkę po rozmowie z panią doktor prowadzący Jacek Prusinowski będzie losował kolejność wystąpień, o ile się nie mylę, tak? W jutrzejszej debacie. Także zachęcam Państwa do pozostania z nami jeszcze przez sekundę dłużej. Pani doktor, kończąc już kwestie wyborów samorządowych. To Kraków będzie ciekawy. Kraków będzie właśnie ciekawy, dlatego i to fajnie, że od tego zaczynacie, dlatego że tam faktycznie będzie pojedynek. Dlatego, że ciekawsze niż w Warszawie, bez wątpienia. Tak, dlatego że tam zmienia się włodarz i wiele jest możliwe. I jak to będzie właśnie, kto prezydentem będzie i jak będzie wyglądała Rada. Więc to będzie ciekawe. To będzie, no, państwo, pani doktor, jak już tak powiedziała, no to znaczy, że Państwo po prostu muszą jutro to obejrzeć. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za wizytę w naszym studiu. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska Państwa gościem była i będzie już niedługo, mam nadzieję, ponownie. Dobrego, spokojnego dnia.